Słuchajcie, po czym poznać, że człowiek się starzeje? Po tym, że jak siedzi w siadzie skrzyżnym, to mu cierpną nogi. Musiałem sobie wyprostować, ale na szczęście moich nóg nie widzicie, bo tutaj Paulina, operatorka kamery, mówi, że tak ucięła kadr, że nie widać. To dobrze. Słuchajcie, ale dzisiaj nie będzie o nogach, chociaż może trochę, bo przecież będzie o pięknie. A wyznacznikiem piękna na przykład mówi się u kobiety, żeby miała długie nogi, takie jak modelka. Albo że facet jest piękny, jak jest wysoki. Nie? W ogóle słowo przystojny oznacza wysokich facetów. Nie, nie Paulina? Nie odzywaj się, bo będzie słuchać. Zresztą możesz. Ale tak się pokiwaj tylko, czy tak, czy się zgadza. Okej, czy ja nie mógłbym być przystojny, bo mam 1,74 m, słuchajcie. Już nie mówiąc o wadze. Ale właśnie, jak to jest z tym pięknem? Zobaczcie, cała bajka w ogóle polega na tym, że mamy gościa, który... No sorry, ale on nie jest ładny. On nie jest piękny, on jest ogrem. Ogr z definicji jest brzydki. I mam wrażenie, że cała bajka polega głównie na tym, żeby powiedzieć człowiekowi, że ogr też może być piękny. Że może być wartościowy. O tym był pierwszy odcinek, ale dzisiaj chciałbym troszeczkę jeszcze w inną stronę skręcić, bo chciałbym wam dzisiaj w tym odcinku powiedzieć o tym, że piękno to nie wygląd. Piękno to jest to, co masz w środku. Słuchajcie, w ogóle mega odkryciem tej bajki jest fakt, że no Fiona jest królewną, która ma bardzo ważny problem. To znaczy, kiedy przychodzi zachód słońca z pięknej królewny, tej takiej na zewnątrz, staje się też ogrem. I w ogóle, kiedy się ogląda tą bajkę drugi i trzeci raz, to widać takie miejsca, gdzie jest takie wtrącenie, że coś nie do końca z tą Fioną jest w porządku. To mówi na przykład ta twarz z lustra tego Lorda Farquada, nie? Ale Lord Farquad jest tam tak zakręcony już podbojem serca królewny, że jakby nie zwraca na to uwagi, nie? Już nie mówiąc o tym, że Fiona też w pewnym momencie zachowuje się dziwnie, kiedy idą z tym Shrekiem i z osłem, kiedy idą w stronę tego tam, jak to się nazywało, to królestwo? Nie pamiętam już teraz. To tam miało swoją nazwę, to cała mieścina. On zachowuje się dziwnie, na noc ucieka i potem się okazuje, jakby dowiadujemy się, dlaczego ona to robi. Później jej sekret odkrywa osioł i przekonuje ją, żeby powiedziała Shrekowi. Nawet jest taki moment, kiedy Shrek już taki, uświadamiając sobie, że się zakochał, idzie do niej z takim słonecznikiem chyba i podsłuchuje rozmowę osła z Fioną w takim domku, kiedy ona mu mówi, że ogr przerażające, brzydkie stworzenie i mówi o sobie, a Shrek myśli, że ona mówi o nim. I słuchajcie, wszystko jakby ma swój ten punkt kulminacyjny w dniu tego ślubu, nie? Z tym Lordem Farquadem, kiedy Fiona tam bardzo mocno jakby przyciska tego Farquada, żeby to się stało przed zachodem słońca, ponieważ wierzy w to, że jak pocałuje tego księcia, to zaklęcie się odczaruje i już na zawsze będzie piękna. I to jest ciekawe. Nikt jej nie powiedział, że ona na zawsze będzie tą królewną, tylko że będzie piękna. I w momencie, kiedy wydarza się ten ślub i tam wkracza Shrek i mówi stop, to ja cię kocham i tak dalej. I wyjaśniają też między sobą i się tam pocałują. No to nagle dochodzi do tej przemiany Fiony i ona, że tak powiem, schodzi na ziemię. Nie, tam to takie... I okazuje się, że zamiast przemienić się na zawsze w tą księżniczkę taką, to przemienia się na zawsze w ogra. I słuchajcie, tam wtedy pada takie zdanie, sobie tu zapisałem. Fiona mówi tak, to teraz będzie tak ja. Nie rozumiem, przecież miałam być piękna. A na to Shrek mówi do Fiony, przecież jesteś piękna. No i to jest takie sweet. Nie, to chyba takie rekolekcje do kobiet się powoli robią. Ale nie, to facetów też się tyczy, słuchajcie. Wspaniała myśl. Słuchajcie, piękno to jest coś, co masz w środku. To jest pierwsza rzecz. Piękno to jest to, co masz w środku. A druga rzecz, dla Pana Boga zawsze będziesz piękny. Zawsze będziesz piękny, bo dla Pana Boga liczy się to, co masz wewnątrz.
Jest taka Ewangelia o powołaniu Mateusza. Pan Jezus, mówiliśmy o tych celnikach, nie? O tym poborców, o poborcach podatku przy okazji Zacheusza. Mateusz jest takim pracownikiem, który pobiera podatek, jest celnikiem. I w pewnym momencie jest napisane, że Jezus go ujrzał, siedzącego w tej komorze celnej, czy w miejscu, gdzie pobierał te podatki, i powołał go, powiedział do niego, pójdź za mną. I Mateusz poszedł za Jezusem. I potem jest taka cała afera, bo Mateusz zaprasza Jezusa do siebie na kolację i tam są inni celnicy i w ogóle grzesznicy i tam się wszyscy oburzają, że Jezus poszedł jeść z celnikami i grzesznikami. Jezus to kwituje takim zdaniem, że nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się mają źle. Ale w tej całej scenie powołania Mateusza jest bardzo ważny szczegół, że Jezus go ujrzał i pomimo tej całej otoczki, kim Mateusz był, powołał go, bo zobaczył w nim coś pięknego. Ponoć w ogóle, ja tak nie za bardzo jestem takim naukowcem, ale bibliści mówią, że tam w ogóle to słowo ujrzał, to jest słowo, które tam jeszcze pada parę razy w kontekście Pana Jezusa czy Pisma Świętego, które oznacza jakby, że spojrzał na Niego i Go przejrzał od środka, że zobaczył wszystko, co ma w środku. Czyli zobaczcie, Jezus jak popatrzył na tego Mateusza, to zobaczył w nim wszystko to, co on ma w sobie, czego nie widać na zewnątrz. Zobaczył w nim całe piękno i cały potencjał, który Mateusz ma. Słuchajcie, Bóg na ciebie patrzy i robi to właśnie w taki sposób. Kiedy Bóg na ciebie patrzy, to choćbyś miała i miał krzywy nos, wielki brzuch, grube nogi, odstające uszy i po prostu nie wiem co jeszcze, to dla Boga to nie ma znaczenia. Bo Bóg widzi twój potencjał. To, co ty jesteś w stanie zrobić ze sobą. To, co jesteś w stanie zrobić dla świata. To, co jesteś w stanie zrobić dla drugiego człowieka. Tylko trzeba uwierzyć w to, że pomimo moich ograniczeń, różnych ograniczeń, jestem w stanie dla tego świata zrobić bardzo dużo. Ostatnio słyszałem taką bardzo ciekawą historię od mojego kolegi księdza Marcina. Pozdrawiam go, bo on pewno to będzie oglądał, bo on w ogóle tam komentuje wszystkie moje rzeczy i pisze takie brzydkie rzeczy o mnie. Kogo ja pozdrawiam? Mateusza czy Marcina? Bo to jest Marcina. Bo chciałem pozdrowić Marcina, ale on taką schizę, że powiedziałem Mateusza. Nieważne. Marcin mówi taką fajną ostatnią konferencję o tym, że wszystkie ograniczenia są tutaj. No nie? Czyli ty sobie wmówisz, że jesteś brzydki. Sobie wmówisz, że nic nie osiągniesz z takim wyglądem. Że ty nic nie stanie będziesz zrobić z takim charakterem. I tak dalej, i tak dalej. I podał to na przykładzie tych piłkarzy z amfutbolu. Czyli tych piłkarzy, którzy są niepełnosprawni, są po amputacji jakiejś kończyny i grają w piłkę. Jak to ci chłopaki właśnie po wielu, wielu latach treningów mówili o tym, jak bardzo dzięki takiemu uwierzeniu w siebie i w powiedzeniu sobie, że są w stanie osiągnąć w życiu wszystko pomimo tej niepełnosprawności, jak dodawało im to skrzydeł w zdobywaniu kolejnych takich sprawności piłkarskich, ale też wygrywaniu meczów i turniejów. Warto o tym pomyśleć w tym wielkim poście i w końcu przestać z tymi wszystkimi rozkminami, tymi kompleksami. Weźcie to, wyrzućcie w ogóle. Powiedz sobie, stań przed lustrem, popatrz sobie w twarz i powiedz sobie, jestem piękny, jestem piękna, taki jaki jestem. O, kończymy z przytupem Shrek. Shrek wam macha, lekko zgnieciony. Nie wiem, czy słyszycie to szeleszczące w nim kulki, czy tam, nie wiem, co ty masz w środku? Co on ma w środku? Ale nie wiem, ale Pan Jezus wie, bo ujrzał go takim, jakim jest. To są w ogóle fajne historie. Bardzo was pozdrawiam, życzę wam super wielkanocnych świąt i mam nadzieję, że wam się te rekolekcje chociaż trochę podobały. Były mniej spektakularne niż te adwentowe z tym myciem auta, make-upami, yerbami, powerade'ami i innymi rzeczami, ale różne są te, tak powiem, natchnienia i pomysły. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia może kiedyś znowu gdzieś z Bogiem. Pa!